Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Strals, a dzisiaj pogramy sobie w demo horroru Pulang Insanity. Jest to psychologiczny horror, który jest oparty na faktach. Tak jak tutaj twórcy pisali, jest on bazowany na mitycznych kulturach Indonezji. No także zobaczymy, co tutaj twórcy przyszykowali. Pełna wersja gry wychodzi w trzecim kwartale tego roku bodajże. Także jeżeli demo będzie dobre, to obowiązkowo sobie obgram całą wersję. Bo jak wiadomo, horrorki zawsze na propsie. Nie ma polskiej wersji językowej niestety, ale są napisy po angielsku, więc myślę, że większość z nas sobie poradzi tutaj, bo jakoś wątpię, żeby poziom tego angielskiego był na wysokim poziomie, skoro to indonezyjska gra bodajże. No. Interaktywne szafki. Trochę klimatem przypomina mi Layers of Fear, jak tak mam szczerze mówić. Ale nawet nie wiem, czy twórcy coś tutaj się wzorowali na Layers of Fear. W każdym razie by im to nie zaszkodziło, bo Layers of Fear było bardzo dobrą gierką. Loading. Strasznie ciemna ta gra. Oho, zapowiada się dobrze. A coś tutaj jest, czy? Piesio! Nie widzę cię, jest tak ciemno. To się zwaliło, dobra. A tutaj chyba nic nie ma, to są same krzesła. Mogę skakać? A, no wychodzimy. Tutaj nic nie mamy do roboty. Na czym on się zaciął? Halo. You got flashlight. Okej. Equip. Can be useful to see in a dark place. Okej. Dobra. Lustro. Ale już na samym początku mogę powiedzieć: tips, a flickering flashlight indicates the position of astral creature of important item. Okej, czyli jakieś astralne rzeczy albo przydatne itemki. Mogę powiedzieć, że tutaj udźwiękowienie. Że udźwiękowienie robi robotę. Gdzie to jest? Documents. Game tips. Press the left mouse to interact with object. Press shift to run. Right click to focus. And press the... OK, czyli tak. Press the left mouse to pick up. To open the door, hold the left mouse and... Dobra, to wiemy. To też wiemy. To też. Good luck and enjoy Pulang Insanity Demo. Zobaczymy, co ta gierka ma nam do zaoferowania. No to wyjdziemy tutaj może. Może teraz tego pieska zobaczymy. Piesio! Nie, wyskoczyć nie mogę. Nie, tutaj ewidentnie nic nie ma na tym balkonie. To chyba było po prostu takie wejście, żebyśmy mogli zdobyć tą latarkę. A, lecimy dalej. Oho! Czy o tym ta gra mówiła? Nie podoba mi się, że dają nam tutaj wskazówki do biegania. O, wszystkie szafki. Czy tutaj mogą być poukrywane jakieś klucze? Dobra, tu nic. A telefon? Nie. It's locked. O, wszystko można podnieść. Kurde, serio, faktycznie jak w Layers of Fear trochę. To nie, to nie, to nie. Tu coś mamy. Co to jest?
zniknęło, czy ja to podniosłam? Nie, zniknęło. Co? Co to jest? It's locked. Może mamy to gdzieś przylepić na drzwi? Nie wiem do końca, co to jest. Nie widzę dobrze. A, pieniążki! A, to połóżmy to. It's locked. Tutaj mam. Czyli schodzimy w dół. W tym miejscu coś się dzieje z tą latarką. Tu jest ok. To spadło. Tutaj spadło. Ja już chyba wiem, do czego to jest nawiązanie. W tej kulturze Indonezji mam takiego bożka, do którego ludzie się modlą, aby fortunę im zsyłał. Dokładnie nie wiem, na jakiej zasadzie to było, ale wiem, że odprawiali jakieś modły, żeby zsyłał im dużą fortunę. Podpisywali z nim jakieś pakty, jak z diabłem. Nie chcę tutaj się wypowiadać tak pewnie, bo w sumie to nie jestem pewna, nie pamiętam, ale tak coś mi się wydaje, że to jest właśnie nawiązanie. Welcome. Nawiązanie do tego. Nie, to było to ciało. To może welcome? Jak nas tutaj tak ładnie... Halo, tekstury? Nie wpadamy w tekstury? Welcome. Dobra. Kurde, boję się. To jest właśnie ta niepewność, że jak ta latarka tutaj... Ona w tym miejscu miga. Czy coś tutaj by było? Czy w tych szafkach? To pewnie o te szafki... O te szafki pewnie chodzi. Tu niczego nie mogę otworzyć. Że jest ta taka niepewność. Czy to, że ta latarka mruga... To znaczy, że jest item czy potwór gdzieś tutaj się znajduje. Halo, dzień dobry. Co my tu mamy? Beczki. Jakiś obraz. Nie no, to jest wszystko pozamykane. Dobra, to idziemy do tego pokoju teraz, gdzie tam był ten potworek. Halo, dzień dobry. Halo, proszę mnie nie zabijać. Komputer. Szafki. Jak już mamy możliwość, to otworzymy wszystkie. To nigdy nie wiadomo, w której będzie jakiś klucz. Tego tutaj nic nie mogę. Laptop. Files. Dobra. Dokumenty. O Jezu, które my czytaliśmy? 2010 chyba czytaliśmy? Dobra, czyli w tych dokumentach piszą o jakichś niewyjaśnionych śmierciach, że ludzie się zabijali w sumie bez większych powodów. Coś z tym komputerem mogę? Nie. Dobra. Rodzinny obraz. Dobra. To wychodzimy. To był za dźwięk, halo? Któreś drzwi się otworzyły? W tej łazience coś tutaj mrgało, więc myślę, że tutaj możemy się zastanowić, co... Nie wiem, czy zgaszenie światła to dobry pomysł, ale... Nie, no nie mam żadnego klucza. I
to też się nie otwiera. Dobra, zamknięte. Może tutaj jak zgasimy światło? Nie. To wygląda jak takie biuro. To tutaj gdzieś w sumie powinny... W szafkach jakieś klucze być? Ale te szafki są nie interaktywne. 10 minut odcinka, już się zgubiłam, nie wiem co robić. No halo. A dobra, te szafki są wyciągnięte. Nie, no nic tutaj nie mogę kliknąć. Światło. Wszystko pozamykane. To na górę jeszcze raz spróbujemy. Może te pieniądze, które tutaj wypadają. Ile tego jest? Dużo. Czy te pieniądze się w jednym miejscu zbierają? Nie pamiętam, czy ten obraz był taki... Tutaj też coś się dzieje. W tym pokoju. Nie. W przejściu. W tej szafce? Nie mogę tego wysunąć. Klucz. Do czego to jest klucz? Family roomki. Cannot be used here. Czyżby to był... Nie, nie mam pojęcia, który to może być room. Dobra, czyli pewnie któryś jest na dole. Ewentualnie jeszcze te sprawdzimy. Nie, dobra. Dobra. Czyli co? Ile jeszcze mamy drzwi? Może stąd będzie jakiś family room? Też wątpię, żeby... Jest taki wielki pokój, gdzie pewnie ojciec pracował, się przychodziło. No to co, czyli... Tu? Jest, dobra. The door is now unlocked. Oj, ten miś tutaj. Oho. Płyty, o. Xbox. Halo? Misio? Proszę, nie zabijaj mnie. W tym miejscu coś jest. Dziwne to jest bardzo. Ale fajny motyw, bardzo mi się podoba. Już myślę, że... Po takim krótkim fragmencie mogę stwierdzić, że pełną wersję na pewno sobie obgram. W tym miejscu. Ale co w tym miejscu? Takie trochę mało intuicyjne jest to, co tutaj się... Oho. Co tutaj się dzieje? Pieniążki. W tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. A... O Jezu, jaka jestem ślepa. No nie wierzę w to. Nisa rumki. Tego wózka tu nie było. Halo, dzień dobry.
fajne smaczki, fajne. Ale tu nie może być użyte. Pieniążki ciągle są na ziemi. Te pokoje w ogóle nie są podpisane, to tak ciężko zgadnąć, który jest który. Ale już nam zostały tylko pokoje na górze. To był zegar chyba znowu. Czy gdzieś pieniądze spadły? To by było Nisarum? Jezus Maria, jaki dźwięk! Nisa, dobra. Trzeba czytać. Czy co, pokój dziecięcy? Dobra, co my tu mamy? Antique box. Tylko po co nam takie coś? O, znowu wyszliśmy na balkon. Ale pieska jak nie widać, tak nie widać, tylko go słychać. Dobra. Antyczne pudełko zdobyliśmy. Co z tym antycznym pudełkiem możemy zrobić? Pewnie gdzieś je postawimy, ale... Teraz pytanie... Gdzie jest jego miejsce? Czy to ma jakiś opis? Dobra, trzeba było otworzyć i jest jakiś klucz. Zakładam, że to jest klucz do tych drzwi, taki... Nie? O to proszę, jestem zdziwiona bardzo. Co? Słucham? Co tu się stało? Halo? Nie, to jest wyjście na balkon, to nie, nie. Jestem w szoku, co tu się stało? Halo, kiedy? I czemu tu jest krew? Jakieś ciało? Dobra. Na pewno nie do tej drzwi? Czy sprawdzimy? Nie, dobra. Tutaj mamy ostatnie drzwi, które możemy otworzyć. The door is now on. Czy my schodzimy do jakiej... Halo? Halo? O kurde, ale mam ciary, o Jezu. Fajna gierka. Co to jest? Czuję coś, czuję, że to zaraz wyskoczy ze ściany. Halo, mogę to zabrać? Co tam jest? Halo, proszę mnie nie zabijać. Halo? Halo? Halo, proszę pani? Czy ty mnie zaatakujesz? O-o! Co? Płacz dziecka? Że creepy to jest... A! Jezus Maria! Halo, proszę pana! Tak się nie będziemy bawić. Co to jest? Misie. Kartka. Dobra, poczytamy sobie. Mommy, thanks for the gift. Nisa is really happy today. Mommy bought Nisa a new crayon. I love you, mom. Jezu, ale jeżeli demo nas tak wystraszyło... Też już boję, co będzie w pełnej wersji, jak taki klimacik to trzyma. Gdzie my jesteśmy? Takie jakieś szepty słychać. Kurde. It's locked.
Czyli jedyne drzwi, które mamy, to tutaj. Byliśmy tutaj. Tutaj był ten klucz, dobra. Czy mamy coś w ekwipunku jeszcze? Nie, tylko latarkę. Czemu ta kobieta płacze? Halo? Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Jezu, czy to mnie zabiło? Gdzie mam uciekać? Co ja mam teraz zrobić? Halo? Zobacz, mi ciary po całym ciele przeszły. Nie, tak miało być? Co to jest? Budzimy się? Koniec? The madness is just about to begin. Thank you for playing the demo. This demo. Kurde, powiem wam, że 20 minut niby takiej prostej akcji, ale jednak wystraszyłam się raz i klimacik bardzo dobry trzymało, więc myślę, że jak tylko wyjdzie, to albo na streamkach, albo na kanale będzie można zobaczyć u mnie pełną wersję gry. No, także dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i razem ze mną się wystraszyliście. Trzymajcie się, cześć!